www.1939.pl. Kiedy zobaczyłem ten tytuł, trochę mnie odrzuciła informatyka, te rzeczy. Ale potem, szczególnie w liceum, potrafiłem godzinami wyobrażać sobie, co by było, gdyby Polacy zdobyli Malbork po bitwie pod Grunwaldem, albo gdyby królewicz Władysław rządził Moskwą. Albo, a co by było, gdyby wojna obronna 1939 przebiegła inaczej? Wtedy, w tych czasach licealnych, smutno mi było, a były to czasy późnej komuny, że nie ma nikogo, kto podjąłby się odpowiedzi na te pytania. Na te pytania. Musiałem poczekać 20, a nawet więcej lat, aby marzenia się ziściły. Kiedy zobaczyłem okładkę i wziąłem do ręki książkę Marcina Ciszewskiego po tym pierwszym wrażeniu, o którym wspomniałem, chciałem niczym Danuśka krzyknąć: moja ci ona, moja! Książka zaczyna się banalnie. Ot, jest sobie porucznik Jerzy, a raczej podporucznik Jerzy Grobicki, którego jedyną myślą jest zrezygnować. Zrezygnować z woja, stać się wolnym i w miarę bogatym człowiekiem. No i kiedy już wita się z gąską, zostaje wezwany przez swojego przełożonego, który komunikuje prawie jak w trylogii, a raczej w panu Wołodyjowskim: panie pułkowniku, larum grają. No i Jerzy Grobicki zostaje dowódcą pierwszego samodzielnego batalionu rozpoznawczego, który ma udać się na misję do Afganistanu. Aby nie było panu Grobickiemu smutno, los obdarowuje go prezentem w postaci pięknej kapitan Nancy Sanchez z Nancy Sanchez z US Army. I kiedy nasz macho jest pewien, że dalej to już może być tylko gorzej, akcja zaczyna przyspieszać. Pierwszy samodzielny batalion rozpoznawczy bowiem ląduje przedziwnym zbiegiem okoliczności 1 września 1939 roku w Polsce. Gdyby przed pułkownikiem Grobickim postawić pytanie, kiedy nim się przeniósł, pewnie by inaczej odpowiedział. Ale teraz rzeczywiście nie stawia mu się pytanie, ale staje przed problemem. Co by było, gdyby jednostka Wojska Polskiego uzbrojona w najlepszy sprzęt stanęła naprzeciw Wehrmachtu? Jaka jest odpowiedź? Nie, nie powiem wam. Musicie sięgnąć i sami sprawdzić. Mogę tylko was lojalnie ostrzec i przestrzec. Uważajcie, bo rozpoczynacie fascynującą przygodę, która jest tylko początkiem. Kiedy zaczynacie czytać opisy starć T-90 z PZKBW 6 z tygrysami, mówiąc inaczej, noc macie z głowy. Nie będziecie jeść, nie będziecie spać, tylko czytać. A to nie koniec, bowiem to jest dopiero początek całego cyklu.